Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiejszego wieczoru do naszego studia zaprosiliśmy panią Magdalenę Pietrzak-Mertę, wdowę po ministrze Tomaszu Mercie. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Pani. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest również pełnomocnik pani Merty, mecenas Bartosz Kownacki. Szczęść Boże, panie mecenasie. Szczęść Boże. Pan także reprezentuje kilka jeszcze innych rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Tak, panią Ewę Błaścik, panią Dorotę Skrzypek, rodziny pani Mamontowicz-Człowiek, pana Wojciecha Seweryna. Szanowni Państwo, może rozpoczniemy naszą rozmowę od pani. Co pani poczuła, kiedy pani dowiedziała się, że dokument, który był w dokumentacji medycznej, dowód osobisty pani męża, inaczej wyglądał na tych zdjęciach, a inaczej wyglądał ten, który pani dotrzymała w Mińsku Mazowieckim Żandarmerii Wojskowej? Był to z pewnością bardzo duży szok, zdumienie, no wręcz niedowierzanie. Znaczy, taki moment, kiedy człowiek patrzy i nie wierzy własnym oczom, no do tego stopnia, że prosiłam tutaj pana mecenasa o weryfikację wręcz, czy nie okłamuje mnie mój własny wzrok, ale też miałam takie poczucie, że właściwie nie powinno mnie to dziwić, że w tej całej serii kłamstw, całej serii fałszerstw, z którymi mamy do czynienia i o których wiemy, to jest tylko jeden z elementów, że tutaj to nie jest ani pierwsza, ani ostatnia zła rzecz, do której posunęli się Rosjanie. Ale oczywiście to zdumienie było bardzo silne. No i też to wszystko implikuje, czyli obawa, że, ponieważ nie jest to też jedyny w tej dokumentacji, jedyna rzecz, która budzi bardzo głęboki mój niepokój, obawa, że dokumenty posłużyły de facto do zidentyfikowania ciała, które nie było ciałem mojego męża. Że podłożono komuś te dokumenty w celach identyfikacyjnych i no bo po cóż je w końcu wytworzono, tak? Po co je je zrobiono? No zwłaszcza, mówiliśmy już o tym na tej konferencji prasowej, kłopotliwych rzeczy jest tam więcej. Między innymi ja upieram się, że w tej dokumentacji są dwa różne zdjęcia, dwóch różnych osób, oba podpisane jako mój mąż. W tej dokumentacji sekcyjnej, tak? Sekcji zwłok. Mhm. Czyli są inne ciała, a na... Nie, dokumentacji z przeszukania miejsca zdarzenia. Tak. Panie mecenasie, pana zdaniem, kiedy ten dowód tożsamości mógł zostać podpalony, sfałszowany, zmieniony, no bo tu ten, który pani otrzymała, był podpalony, widzieliśmy to na zdjęciach. Tak, my po konsultacjach złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentacji śledztwa, gdyż w naszej ocenie bardziej prawdopodobnym jest, iż Rosjanie po prostu sfabrykowali dokumenty przesłane stronie polskiej. Ja to pokrótce wytłumaczę. Hipotetyczny przebieg zdarzenia mógł być następujący. Bądź dokument był niezniszczony i uległ zniszczeniu już po dokonaniu oględzin ciała i przekazany w wyniku tego zniszczony rodzinie, tylko rodzi się pytanie, po co miał zostać zniszczony, w jakich okolicznościach, no jak mogło nastąpić nawet nie spalenie, tylko nadpalenie dowodu, czyli ktoś musiałby się na przykład nad ogniem tym dokumentem bawić. I co więcej, rodzi się pytanie, dlaczego z takiego, zakładając nieomyłkowego zniszczenia, nie sporządzono protokołu. Jeśli jednak doszłoby do tego zniszczenia już po oględzinach ciała, to też będzie przestępstwo niszczenia dokumentu, ponieważ nikt nie miał prawa takiego dokumentu niszczyć. Natomiast rodzi się pytanie, jak by mogło do tego dojść? Dlatego bardziej prawdopodobnym jest, że do tego sfałszowania dokumentacji doszło wcześniej. To znaczy, że dokument był od samego początku zniszczony, szczególnie protokoły z oględzin ciała potwierdzały. My, dopóki nie mieliśmy dokumentacji fotograficznej, byliśmy przekonani, pani Magdalena była przekonana, a ja również czytając protokół, że po prostu doszło do działania
ciepła, działania ognia, które doprowadziło do nadpalenia pewnych fragmentów ubrania, przy okazji dowodu osobistego i innych dokumentów. To nie budziło jakichś wątpliwości, mieliśmy świadomość, jak przebiegała katastrofa. Dopiero później okazało się, że ta dokumentacja jest inna niż w rzeczywistości. A co potwierdza tą tezę o wcześniejszym sfałszowaniu dokumentów? A to, że my przez pół roku na dłużej nie otrzymywaliśmy żadnej dokumentacji z oględzin zwłok, dokumentacji sekcyjnej. Tą dokumentację, jak wielokrotnie na antenie mówiłem, sporządza się najpóźniej w miesiąc, półtora po takim zdarzeniu. Ostatnim badaniem to są badania toksykologiczne i w zasadzie później ta dokumentacja mogła zostać przesłana stronie polskiej. Z jakichś powodów nie była przesyłana i już odpowiadam z jakich. A mianowicie Rosjanie nie sporządzili pełnej dokumentacji od razu po zdarzeniu i dopiero na kategoryczne żądania rodzin, na kategoryczne żądania pełnomocników i w konsekwencji prokuratury zaczęli tworzyć tą dokumentację, fabrykować. To potwierdza również ekshumacja Zbigniewa Wassermana. Przecież to było powodem dokonania tej ekshumacji, iż prokuratorzy nabrali wątpliwości, czy przekazane stronie polskiej protokoły są rzetelne. A co jeszcze pani zdaniem nie zgadza się w dokumentacji przesłanej przez stronę rosyjską? Bo pani wspomniała, że tych fałszerstw może być więcej. Znaczy ja mówiłam raczej o tym, że nie jest to pierwszy sygnał, jaki dostaję od innych również rodzin, gdzie czasem z rozgoryczeniem słyszę takie stwierdzenia, że właściwie w protokołach medycznych zgadza się tylko płeć. I stąd, no ponieważ wiem, że dochodziło do farszy w wypadku innych ofiar, to też no to zaskoczenie, czy zdumienie, że doszło w wypadku Tomka, było nieco mniejsze. Ale oczywiście ja też mam bardzo, bardzo poważne wątpliwości no, dotyczące i znaków szczególnych, których nie zauważa osoba wykonująca sekcję i chorób, które przypisano mojemu mężowi, a na które nie chorował. Ale myślę, że to są takie rzeczy, które się powtarzają w bardzo licznych odczuciach rodzin. No niestety przychodzi naprawdę bardzo głęboko żałować, że zlekceważono naprawdę ofiarną ofertę polskich instytutów naukowych, medycznych instytutów, które po 10 kwietnia nosłały do polskich władz, do polskiej prokuratury propozycje zajęcia się badaniami. I gdyby ci nasi bliscy, nasi zmarli, mieli tyle szczęścia, żeby przylecieć, tak jak pan prezydent, nie do Moskwy, tylko do Polski, to dzisiaj oszczędzono by nam tego cierpienia. Gdyby te badania były wykonywane tu, na miejscu. Bo z jednej strony były apele przedstawicieli świata nauki, które zajmują się tą dziedziną medycyny. Natomiast z drugiej strony były zapewnienia pani minister Kopacz, że na miejscu jest sztab wybitnych ekspertów, którzy nie tylko prowadzą oględziny, identyfikują ciała, ale robią sekcję zwłok, bo o tym cała Polska słyszała. W Sejmie pani minister mówiła. To tutaj no, zakładam, że pani minister, no, mówiąc kolokwialnie, dała się nabrać. Rosjanom powtarzała po prostu wersję przez nich przekazaną. No, mało tego, że to nie byli żadni wybitni eksperci, to po prostu byli kłamcy, czy są kłamcy. I to niestety rodzi taką dodatkową konstatację, bo to są tacy ludzie, którzy posuwają się do fałszerstw, którzy kłamią i czują się w tym bezkarni. Znaczy, ja myślę, że żaden polski lekarz nie zaryzykowałby, wszystko jedno, jakie byłyby na niego naciski czy prikazy, z podpisania protokołu sekcji, której nie wykonał. Nie zaryzykował swojego prestiżu, pewnie nieuczciwość zawodowa by mu również na to nie pozwoliła. Ci eksperci, w cudzysłowie, nie mają z tym żadnego problemu. Muszą być pewni, że chroni ich państwo. No, najpewniej działają po prostu na zlecenie tego państwa i to jest, rzeczywiście to pozwala sobie
uświadomić, że my naprawdę mamy do czynienia z groźnym przeciwnikiem, tak? Bo to nie jest sprawa między nami a fałszerzem, tylko sprawa między systemem, który tego fałszerza chroni, czy wręcz nakłania do fałszerstwa. My nie mamy wątpliwości, czy ja nie mam, to nie chcę za pana mecenasa mówić, że jednak zderzamy się z machiną pewną państwa, takiego zła sankcjonowanego odgórnie. Panie mecenasie, brak, jak się okazuje, sekcji zwłok, przypuszczamy, że tych sekcji zwłok de facto nie było, skoro dokumentacja jest w ogóle oderwana od stanu rzeczywistego. W jaki sposób może wpłynąć na przebieg wyjaśnienia spraw? No właśnie, to jest utrudnienie. To trzeba sobie bardzo kategorycznie powiedzieć. Ilekroć możemy zweryfikować materiał przesyłany z Rosji ze stanem faktycznym, okazuje się, że on jest nieprawdziwy, że on odbiega od stanu faktycznego. Tak jest w przypadku dowodu osobistego pana świętej pamięci Tomasza Merty. Tak było w przypadku sekcji zwłok Zbigniewa Wassermana. Tak się złożyło, że rodzina była w stanie udokumentować poprzez dokumentację w szpitalach, które znajdowały się w Polsce, że ta sekcja zwłok nie mogła potwierdzić tego, co w niej się znajduje. Być może takich przypadków jest więcej, bo przecież mamy jeszcze informacje od pani Kurtyki, no i bardzo bulwersującą od pani Gosiewskiej, mówiącą o tym, że pan Przemysław Gosiewski był o 20